Dwunastka naszych bohaterów, Sophie, wróciła do kraju, wróciła w doskonałych nastrojach, z doskonałym wynikiem. Swój wkład w złoty medal Ligi Światowej miał także wrocławianin Jakub Jarosz. To wyjątkowe uczucie, mówi atakujący kadry. Ciężko mówić o jakichś porównaniach, na pewno ogromne szczęście. Bardzo wyczekiwany moment przez naszą drużynę, bo ciężko trenowaliśmy, naprawdę poświęciliśmy w tym sezonie i zeszłym, zresztą w każdym sezonie reprezentacyjnym dajemy z siebie mnóstwo pracy i kiedy się wygrywa, to przynajmniej jest sens, że to miało jakiś sens, ta praca. Turniej finałowy Ligi Światowej był doskonały w wykonaniu biało-czerwonych. Była to do tego prezentacja siły i możliwości przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie. Turniej był bardzo udany w naszym wykonaniu i też wynik odzwierciedla to na pierwsze miejsce. Czujemy się na pewno mocni, coraz mocniejsi i myślę, że to wszystko ważnym momentem był zeszły sezon, kiedy zdobyliśmy 3 medale, Puchar Świata, w którym tak bardzo dobrze nam szło. Psychika to ważna sfera sportu i kiedy drużyna zaczyna wierzyć w siebie, to może zdziałać cuda. 2012 rok jak na razie w pełni przebiega po myśli wrocławskiego bohatera Ligi Światowej. Jakub Jarosz odniósł sukces nie tylko na boisku. Zmieniłem stan cywilny, jest to duża zmiana w życiu. No i na razie w 2012 dla mnie bardzo szczęśliwy. Także właśnie pod tym względem prywatnym, jak i sportowym, także piękny rok. Apetyty rosną w miarę jedzenia, zarówno siatkarzy, jak i kibice liczą teraz na wielki sukces na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Presja jest ogromna, ale tak samo duże oczekiwania były tutaj przed finałem Ligi Światowej. Też wszyscy wiedzieli, że jedziemy po medal. Myślę, że presja nie jest jakąś teraz dla nas najważniejszą rzeczą. My sami doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest dla nas ogromna szansa i medal na olimpiadzie, oczywiście ten złoty najważniejszy, byłby czymś przepięknym i jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby to osiągnąć. Ostatni etap przygotowań do Igrzysk rozpocznie się w czwartek z grupowaniem w Zielonej Górze.